Cześć, witam z tej strony Jerzy SP6ZT na kanale QSLK -ka z Brazylii. <laughs> Dzisiaj kolejne odcinki pokazujące wiedzę konieczną do zaliczenia egzaminu. Jednym z elementów, które mamy kilka pytań, są schematy blokowe radio odbiorników i radio nadajników. Nie wchodzimy tutaj w żadne szczegóły związane z. Układami elektronicznymi, natomiast chodzi o to, żeby znać schematy blokowe. Oczywiście można zastosować zasadę 3Z: zakuć, zdać, zapomnieć. Natomiast moim zdaniem warto jednak zapoznać się z tymi schematami i tymi schematami posługiwać. A Więc dzisiaj krótkie wprowadzenie. Od razu mówię, jest to wersja bardzo uproszczona, bardzo podstawowa. W tej dzisiejszej prezentacji w ogóle nie będę rozmawiać, nie będę opisywać żadnych kwestii związanych z wzmacnianiem sygnałów. Mówimy tylko i wyłącznie o przemianach częstotliwości, to znaczy w jaki sposób będą dokonywane konwersje częstotliwości oraz proces demodulacji. Jak to się układa, jak to jak jak w toku przetwarzania sygnałów w radiu ten proces wygląda. Więc tak jak mówię bardzo prosta wersja, potem będziemy sobie to komplikowali na kolejnych spotkaniach. Natomiast tylko i wyłącznie konwersja częstotliwości. Nie mówimy nic o wzmacnianiu sygnałów. Więc najpierw zróbmy sobie taki eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie idealną sytuację. Jest tylko jeden sygnał nadany i my tylko ten jeden sygnał musimy odebrać. Całe widmo częstotliwości jest idealnie puste, idealnie czyste. Na jednej częstotliwości nadany jest jeden sygnał. Wyobraźmy sobie, że jeszcze to jest sygnał AM-owy. Więc nasza antena to odbiera, tak jak na schemacie, i mamy demodulator, który, na którego wyjściu mamy już zdemodulo, zdemodulowany sygnał, e, i e, ten blok na wyjściu generuje, demodulator generuje sygnał, który jest wzmacniany. Mamy Wzmacniacz akustyczny, wzmacniacz niskiej częstotliwości, i na wyjściu mamy głośnik, z którego wydobywają się te dźwięki, które zostały zdemodulowane. Ten demodulator, wyobraźmy sobie, jest demodulatorem, który demoduluje sygnał tylko z jednej częstotliwości. On jest przystosowany do demodulacji sygnału jednej częstotliwości. I tutaj mamy to na tym schemacie. Natomiast świat nie jest idealny. Jeżeli e, tak naprawdę to, co odbieramy, no to mamy całe widmo częstotliwości. Mamy różne sygnały, zaznaczone tutaj takim czerwonym kolorem. E, mamy e, mamy e, także szum, tutaj zaznaczony na niebiesko. E, więc, e, aby wyłowić ten sygnał, on dalej jest na tej samej częstotliwości, na której na pierwszym schemacie, to musimy dołożyć jeden blok. Tym blokiem są filtry. Czyli musimy dać filtr. Filtr to jest takie urządzenie elektroniczne, które tłumi, w tym wypadku jest to film środkowo przepustowy, film, który tłumi wszystkie sygnały, które są na częstotliwości powyżej, pewnej ustalonej częstotliwości oraz poniżej pewnej częstotliwości. Możemy sobie wyobrazić, że ten filtr jest tak skonstruowany, że wpuszcza tylko i wyłącznie ten fragment. Na którym jest też nasz sygnał z pewnym, pewną tolerancją, czyli mamy po przejściu przez filtry, mamy znowu sytuację, tak jak na początku. To znaczy demodulator nie, do, nie dostaje tych sygnałów, które są niepożądane, ale dostaje także dostaje tylko i wyłącznie ten sygmat, który nas interesuje. Więc mamy kolejny blok. Mamy blok filtrów, czyli mamy filtry, mamy demodulator, mamy wzmacniacz. Yy akustyczny oraz głośnik. Ok, ale świat dalej nie jest idealny. E, mamy jednak pewien, e, pewien, pewną modyfikację musimy wprowadzić w naszym modelu, e, ponieważ my mamy tutaj z do czynienia w naszym hobby z sygnałem SSB. E, w sygnale SSB, jak pokazywałem na poprzednim, poprzednim, poprzednich odcinkach, nie mamy fali, nośna jest wytłumiona. W jaki sposób to się dzieje, to jest inna historia, natomiast nośna jest wytłumiona. Więc do demodulatora musimy dołożyć, dosumować sygnał z generatora kwarcowego, aby odtworzyć nośną. Więc mamy tutaj generator kwarcowy BFO, który dostarcza nam do modulatora właśnie falę nośną, która jest konieczna do odtworzenia poprawnego sygnału audio, czyli mówiąc prosto, dodając nośną odzyskujemy sygnał AM. Pamiętajmy o tym, że tę nośną musimy dodać poniżej właściwego sygnału, jeżeli mówimy o modulacji USB, oraz powyżej, jeżeli mówimy o modulacji LSB. <laughs> Więc Potrafimy już demodulować, czyli mamy bloki takie jak filtry, mamy demo, detektor, mamy sygnał, który nam odtwarza falę nośną oraz mamy wzmacniacz audio oraz głośnik. No dobrze, ale sytuacja jest w realu zupełnie inna. My nadajemy na różnych częstotliwościach, więc zaczynamy mieć pewien problem. Ponieważ chcemy odbierać na jednej częstotliwości sygnał z jednej częstotliwości jest nadawany, a my potrafimy odbierać na tej częstotliwości, którą tutaj mamy już oznaczoną jako FP. Dlaczego P to za chwilę? Czyli nadajemy na częstotliwości nadawczej, odbieramy na częstotliwości FP. Za chwilę ją nazwiemy sobie częstotliwością pośrednią. Antena odbiera sygnał całego widma. Z pewnym przybliżeniem, bo oczywiście anteny pewne fragmenty pasma odbierają y, trochę lepiej, innych nie odbierają. Tam mamy powiedzmy jakiś element e, tłumienia, ale umówmy się, że odebraliśmy całe, całe widmo. E, więc pierwszym elementem za anteną musimy wyciąć pewien fragment, to jest pasmo, na którym, nad, na którym chcemy odbierać. I tutaj mówimy o fysma, pasmach, filtrach pasmowych. Umówmy się, że to jest jedno z pasm. Y, na których my radioamatorzy pracujemy. Wyobraźmy sobie pasmo 20 metrów. No ale mamy teraz problem. Wyobraźmy sobie, że potrafimy odbierać ta częstotliwość pośrednia. To jest częstotliwość około powiedzmy 9 MHz. A my chcemy odebrać na 14 MHz. Więc mamy ten problem, który tutaj jest zaznaczony znakiem zapytania. Jak skonwertować częstotliwość z jednej z drugiej? Tutaj na Pomoc przychodzi nam takie sprytne urządzenie, które jest mieszaczem. Kolejny blok, który się zaraz pojawi. Czym jest mieszacz? Mieszacz to jest takie ciekawe urządzenie, na którego wejściu podajemy jedną częstotliwość. E, to jest ta nasza częstotliwość FX, e, oraz na drugim wejściu podajemy częstotliwość FVFO. Tę częstotliwość tu będziemy sobie mogli zmieniać. I ten mieszacz działa tak sprytnie. On te częstotliwości do siebie dodaje, to znaczy potrafi przesunąć sygnał z częstotliwości X, wytworzyć jego dwie kopie. Jedna na częstotliwości FX plus częstotliwość VFO oraz FX minus częstotliwość VFO. Czyli potrafimy, dostajemy klona tego sygnału na częstotliwości o VFO wyższej oraz o VFO niższej. Oczywiście dostajemy jeszcze inne sygnały, tam różne procesy się dzieją, ale z dużym uproszczeniem wyobraźmy sobie na razie, że tak działa to nasze, ten nasz mieszacz. Pojawiają się też wielokrotności, ale one mają dużo niższą składową, więc możemy sobie na chwilę to pominąć. Czyli możemy teraz tak dobrać częstotliwość VFO, FVFO, aby częstotliwość Fx minus częstotliwość VFO była naszą częstotliwością FP. Czyli to jest to, co się dzieje w radio. My, kręcąc gałką VFO, zmieniamy częstotliwość tego generatora. Ona jest mieszana razem z właściwym sygnałem odebranym z anteny w mieszaczu i odbieramy tylko ten wycinek, który nam się wpasuje w naszą częstotliwość FP, czyli częstotliwość pośrednią. No i teraz mamy schemat blokowy już kompletny. Przychodzi sygnał z anteny, przepuszczamy go przez filtry pasmowe, dostajemy fragment pasma, następnie mieszamy to w mieszaczu, tak dobierając częstotliwość VFO, aby ona nam się idealnie wpasowała w ten kolejny filtr, który jest filtrem już bardzo wąskim na częstotliwość pośrednią. Odfiltrowujemy ten sygnał, dostajemy tylko ten fragment pasma, na którym jest ten jedyny właściwy sygnał, który chcemy zdekodować. Następnie ten, po, po wyjściu z sygnału z filtrów na częstotliwość pośrednią na detektor dodajemy do tego sygnał fali nośnej i na wyjściu mamy mieszacz. Mamy wzmacniacz niskiej częstotliwości, a wzmacniacz akustyczny i głośnik. No I w ten sposób dokonaliśmy konwersji częstotliwości, czyli w ten sposób w takim schemacie możemy właśnie przy użyciu filtrów pasmowych, mieszacza detektora i dwóch generatorów, jednego o stałej częstotliwości, jednego o częstotliwości zmiennej, odbierać dowolny fragment widma radiowego. No, oczywiście z dokładnością do tego, jakie mamy komponenty, jakie anteny itd., tak i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, w tej. Analizie pominęliśmy kwestie wszystkie związane ze wzmacnianiem sygnału w torze odbiorczym. O tym będzie kolejna, kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że od dzisiaj temat filtrów wejściowych, filtrów pasmowych, mieszacza, jak działa, filtra, filtru na częstotliwości pośredniej, detektora oraz kwestie VFO i BFO, czyli generatora stałego i zmiennego i stałego. Są dla wszystkich jasne. Na dzisiaj tyle. Na kolejnym spotkaniu porozmawiamy właśnie o kwestiach wzmacniacza, wzmacniania sygnałów w torze odbiorczym na poziomie właśnie schematu blokowego. Dla zainteresowanych, jeszcze może jedna informacja: że tutaj pokazałem schemat z jedną częstotliwością pośrednią. We współczesnych radioodbiornikach mamy do czynienia z układami, w których mamy dwie. Lub nawet trzy częstotliwości pośrednie, różnie dobierane po to, żeby, żeby poprawić jakość odbierania odbieranego sygnału i poprawić jakość filtrowania. Ale to temat na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo. 73 tu Stefan Paweł 6, Zosia Tadeusz na kanale QSLK -ka z Brazylii Połączności. Cześć.